Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek, Droga Wyższej Świadomości. I chciałbym powitać Was serdecznie, widzowie, w tym pierwszym moim nagraniu na Instagramie. Chciałbym poruszyć temat, który wydaje mi się, że jest jednym z najważniejszych, albo najważniejszy przy przystępowaniu do jakichkolwiek działań, czy to w biznesie, czy to w relacjach, czy ogólnie w różnych życiowych postanowieniach. I mam tutaj na myśli prokrastynację. Tak sobie ten temat przygotowałem, przemyślałem i uznałem, że podzielę się z Wami jakby najczęstszymi przyczynami, dlaczego coś prokrastynujemy. No i na samym końcu podzielę się z Wami tym, jak ja działam z tym, żeby sobie po prostu z tym poradzić i co proponuję z tym zrobić w związku z tym, jak to mawiano, że jeśli się puści światło świadomości na rzeczy nierozjaśnione, wówczas okaże się, że nie są już balastem, który nam ograniczał naszą decyzyjność, działanie. Jednym słowem, zrozumieliśmy, co nas blokuje i w tym momencie to ta blokada staje się albo lżejsza, mniejsza, albo w ogóle całkowicie znika. Tak więc zacznijmy. Pierwszą, jakby najpopularniejszą przyczyną prokrastynacji, którą sobie tutaj przygotowałem, jest prokrastynacja wywołana zmęczeniem decyzyjnym. Jeśli mamy w swoim pracy, czy w biznesie, czy w życiu konieczność bardzo częstego podejmowania decyzji, bardzo wielu decyzji, to w pewnym momencie może pojawić się w nas coś takiego w rodzaju, że nie chcemy już podejmować decyzji i nawet proste decyzje, jeśli zostaną przez nami postawione, decyzja wyboru czegoś, co nie jest nam życiowo bardzo potrzebne, na przykład młynka do kawy, i będzie on w 6 rodzajach, że czymś tam się będą różnić, jakieś różne kolory, różne bajery, to zazwyczaj w ogóle tego nie kupimy. Jeśli by był jeden, nie trzeba by było wybierać, to byśmy wzięli, poszli. A tak, że jest duży wybór, to my zmęczeni tym ciągłym decydowaniem, wybieraniem, a nie decydujemy się na nic. I to jest pierwszy sposób prokrastynacji tego, dlaczego czegoś nie robimy. Drugim sposobem przygotowanym przeze mnie jest trudności z zaplanowaniem jakiejś rzeczy. I to się tyczy na przykład zarówno osób bardzo inteligentnych, jak i z troszkę mniejszym ilorazem IQ. I ma to na przykładzie taki obraz, że na przykład planujemy z bliskimi osobami pojechać na wakacje, załóżmy do Bali, ale wpadliśmy na pomysł, że chcemy sami zaplanować tą wycieczkę. I tutaj się pojawia na przykład to, że trzeba zadzwonić, prawda, do hotelu, znaleźć bilety na internecie samolotowe, znaleźć dobry hotel, zaplanować, co się będzie chciało zwiedzać, różne atrakcje samemu zaplanować, i przez to możemy, oczywiście nie jest to regułą, że zawsze, aczkolwiek jest to druga jakby tutaj możliwość,
że będziemy to odsuwać ze względu na to, że mamy trudności właśnie z podzielaniem dużego zadania na mniejsze, że mamy jakiś ogromny projekt i mamy po prostu wyzwanie, żeby podzielić go na kilka mniejszych. To jest drugi jakby powód, dlaczego przesuwamy rzeczy w czasie, zamiast zająć się nimi tu i teraz. Trzecim wypisanym przeze mnie powodem prokrastynacji jest, tak nazwę to, presja od drugiej osoby. Jest to tutaj, ja sobie to tak opisałem, presja w związku, prokrastynacja w związku. Polega ona na tym, że na przykład jeśli się żyje w parze i jedna osoba ma się zająć na przykład płaceniem rachunków i ma ich dużo, to tutaj jakby wchodzi zarówno ta pierwsza rzecz, co przed chwilą mówiłem, jak i ta, że ta druga osoba na nią naciska, a ona zamiast właśnie się tym zająć, to przez tą presję jeszcze bardziej to ciąga w czasie. I jest to spowodowane głównie wywieraniem tej presji, zgodnie z tą zasadą, że jeśli jest nacisk, to druga osoba robi do tego zazwyczaj opór, zamiast tak jakbyśmy my chcieli, prawda, że tak to nazwijmy, że jeśli coś się dzieje, to powinno się realizować. To jest kolejna zasada, którą myślę, że warto wiedzieć, że prokrastynacja polegająca na wywieraniu presji przez drugą osobę, której to też dotyczy. Oczywiście to nie jest, jak mówię, zawsze, wiadomo, czasem to może być realizowane w sposób normalny, ale tak to tutaj z mojego opracowania sobie tak wywnioskowałem. Następnym powodem prokrastynacji może być, wiadomo, to już jest trochę dosyć oczywiste, czyli depresja, że nam się nic nie chce, że wszystko, cokolwiek mamy zrobić, jest przesuwane w czasie na magiczne jutro, magiczne kiedyś i summa summarum nigdy nie jest robione, bo uważamy, że no... Nie damy rady teraz tego zrobić, po prostu wszystko widząc w czarnych barwach, po prostu nie podejmujemy się tego. Dalej spowodowana lękiem, to jest dosyć, wydaje mi się, popularne, przynajmniej jedna z takich mocniejszych tutaj zawodników, czyli tym, że prokrastynujemy jakąś rzecz ze względu na to, że boimy się rezultatów tego, czyli załóżmy, że dziewczyna rozbije chłopakowi samochód, to boi się mu o tym powiedzieć, bo nie wie, jak on zareaguje. I nieważne, że on jak wyjdzie na przykład do garażu, to zobaczy ten samochód, ale ona właśnie ma ten lęk w sobie związany z tym, że boi się reakcji drugiej osoby na tą informację. No i oczywiście to można, jak ja to zwykle mówić na swoim kanale na YouTubie, na który w tym momencie oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Jest tam bardzo wiele ciekawych wywiadów z różnymi gośćmi, jak i również wiele moich filmów. Że należy sobie podstawić pod X-a, czyli tutaj dziewczyna, czy samochód, czy inne rzeczy są po prostu zbiednymi, pod które sobie oczywiście zwyczajem poprzednich filmów sugeruję podstawiać inne rzeczy, jak w zwykłych równaniach matematycznych. A następnie mamy prokrastynację spowodowaną niskim poczuciem własnej wartości, czyli trochę związaną z lękiem, trochę z depresją, a trochę jeszcze związaną z po prostu niskim poziomem PWW, czyli po prostu uważaniem, że nie jest się wystarczająco dobrym, żeby to zacząć,
że nie ma się wystarczających kompetencji, żeby to produkować, że... O, właśnie przyszedł pies mój. I dlatego odsuwamy to w czasie, gromadząc ogromne ilości materiałów w tym temacie, spowodowane na przykład relacjami damsko-męskimi, rozwojem własnego biznesu, podróżowaniem, rozwojem jakiegoś swojego hobby, czy whatever, cokolwiek innego, to właśnie spowodowane tym, że czujemy się niewystarczający, żeby zacząć realizować swoją pasję tu i teraz, i w związku z tym potrzebujemy coraz więcej wiedzy, coraz więcej wiedzy, coraz więcej wiedzy, a nie ma tego algorytmu porządkującego, który po prostu bierze i działa w oparciu o tą wiedzę. Trochę tak, jakbyśmy cały czas gromadzili wiedzę, o tym nawet na przykładzie komputera powiedział, że gromadzimy jeden, drugi, trzeci komputer, czwarty komputer, w sensie dysk, o to jest lepsze porównanie, dysk danych gromadzimy, kolejny, ale nie wpadamy na pomysł, żeby zastosować dobry procesor, kartę graficzną, monitor, żeby to wszystko działało ze sobą w synergii, tylko gromadzimy dane i często ich nie wprowadzamy w życie. W związku z tym rezultat tych działań nie może zaistnieć, bo jedynie posiadamy informacje o tym, gdzie ta wiedza się znajduje, ale nie posiadamy sprawczości działania, czyli tak jak mówię, tego algorytmu wykonawczego, który by powodował działanie. I wydaje mi się, że to też jest dosyć poważny powód prokrastynacji, czyli poczucie bycia niegodnym, niewystarczająco dobrym do podjęcia się tego działania, tej czynności. Oczywiście to dotyczy się troszeczkę już większych rzeczy, to nie tyczy się rzeczy typu wyrzucenie śmieci czy umycie owoców, tylko takich już rzeczy, nazwijmy to, z drugiego, trzeciego tiera, ale jest to też, myślę, że istotny powód o prokrastynacji. No i ostatni z takich powodów, no to jest prokrastynacja spowodowana kreatywnością, czyli byśmy chcieli, żeby to było tak, tak, tak. Tutaj dodatkowo wchodzi perfekcjonizm, żebyśmy chcieli, żeby to było tak, jak w naszej głowie jest. A tu nie mam takiego koloru w tej palecie na przykład. Projektujemy swoją stronę internetową i nie ma na przykład tego koloru w palecie barw, albo my nie umiemy go znaleźć, stworzyć, żeby to odzwierciedlić to, co mamy w głowie na komputerze. I męczymy się, męczymy się, męczymy się. I summa summarum coś, co mogłoby mieć rezultat już parę miesięcy wcześniej, wystartować i działać bardzo fajnie, my nadbudowujemy tą treścią, nadbudowujemy to, nadmiernie pracujemy nad obróbką tego. I w związku z tym nie zaczynamy, albo rzucamy to w przedbiegach i w ogóle tego pomysłu na biznes, albo tej interakcji z rzeczywistością nie podejmujemy, bo po prostu uważamy, że to jest nic nie warte. A jeśli byśmy wdrożyli ją, zastosowali, poszli za tym, to być może okazałoby się, że znaleźliby się klienci, znaleźliby się zainteresowani i ten biznes by wypalił i sprawił nam bardzo dużo satysfakcji. I okazałoby się, że respektujemy to, co chcemy
w nawiązaniu do tego, co chcemy pokazać. Także tutaj też, szczególnie dla osób bardzo ambitnych, jest to dosyć duża, nazwijmy to, bariera odnośnie prokrastynowania spowodowana kreatywnością, że chciałoby się to zrobić tak, 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 tak i przekombinowujemy, robimy za gęste coś, robimy coś zbyt dużą ilością szczegółów, zbyt mocno skupiamy się na tym, jak to ma wyglądać, zamiast tego, żeby to zaprezentować w sposób, w który ludzie łatwo to wezmą do siebie. Skupiamy się na tym, żeby to było piękne, jak najbardziej ciekawie przedstawione, w jak najbardziej taki innowacyjny sposób, zamiast skupiać się na tym, żeby było to przedstawione tak, żeby ludzie, którzy są naszymi klientami, wzięli z tego jak najwięcej dla siebie. No i tak na podsumowanie, oczywiście ostatni powód, czyli połączenie wielu zmiennych z wyższych tutaj podanych przeze mnie powodów, jak również może być to zwlekanie celowe, czyli mam tu na myśli po pierwsze prawo Parkinsona, czyli że jeśli sobie zakładamy na jakąś rzecz miesiąc czasu, a wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić w 2 dni, to z wielkim prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie określić, że najprawdopodobniej usiądziemy do tego dopiero 2 dni przed deadline'em. Więc to nie jest, to też trzeba podkreślić, że jeśli to nam działa, czujemy się z tym dobrze i uważamy, że to fajnie się sprawdza i daje nam dobre rezultaty i jednocześnie my się przede wszystkim wewnętrznie czujemy z tym dobrze, to wydaje mi się, że to nie jest złe i można to robić. I owszem, jest to pewny rodzaj prokrastynacji, ale zamierzonej, tak to nazwijmy, celowej i, no i przemyślanej. Przynajmniej mocno na poziomie podświadomym, a często też świadomie, że po prostu wiemy, że to zrobimy, to po co się za to zabierać wcześniej, jak można później. Różne ludzie mają strategię. Tak więc zakończyłem omówienie tych wszystkich sposobów, w jaki tworzymy wymówki odnośnie prokrastynowania i często czym to jest spowodowane. A teraz chciałbym opowiedzieć, dlaczego, jak można sobie z tym pokrótce poradzić. Oczywiście są moje własne zalecenia, które ja stosuję. No i najlepszym jakby sposobem poradzenia sobie z tym, no to przede wszystkim sprawdzenia, czy jest to dla nas rzeczywiście bardzo ważne to, co robimy. Czy rzeczywiście chcemy to robić, czy musimy, bo są rzeczy, które nie chcemy, a musimy, a są rzeczy, które robimy, ale tak naprawdę ich nie chcemy robić i w związku z tym je przesuwamy w czas, że może nie trzeba będzie, może ktoś inny zrobi, a może tym razem nie ja będę musiał to robić, może ktoś się ulituje i zrobi to za nas, albo coś się wydarzy, nie będzie trzeba tego w ogóle robić. Także jest to tym spowodowane, żeby sobie przyjrzeć się temu aspektowi i robić rzeczy, które albo musimy zrobić, to wtedy wiadomo, że no nie ma za bardzo tutaj podejścia. No jak musimy zrobić, no to warto zrobić. A jeśli nie chcemy, no to po prostu tego nie robić. Nie to, że
powiedzieć, że nie wiem, zajmie się tą sprawą za 3 dni, to powiedzieć, że się nie zajmę tą sprawą, bo nie sprawia mi to w ogóle frajdy. No to są rzeczy, które będę poruszał jeszcze w późniejszych filmach, czyli tutaj interakcje międzyspołeczne i tak dalej. Ale tak to bym ujął. Następną jakby wskazówką jest, jeśli rzecz, którą chcemy zrobić albo musimy zrobić, jest duża, no to wiadomo, to już jest taka jakby, nazwę to, mainstreamowa porada, czyli dużą rzecz podzielić na mniejsze rzeczy i koncentrować się na tych mniejszych odcinkach, które sobie po prostu podzieliliśmy. Często też nie widzimy finału tego, że wiemy, że chcemy coś osiągnąć, ale nie wiemy, jak wielki ilość pracy będzie to czasem kosztować. Nie mówię, że to zawsze, ale czasem tak bywa, że po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo tutaj działania to będzie wymagać, ale często jest tak, że jesteśmy w stanie to z dosyć dobrym stosunkiem wywnioskować, ile będziemy potrzebować zaangażowania w to czasu, środków i energii. Więc warto wtedy to sobie podzielić po prostu i respektować to. I przede wszystkim najważniejsze, cieszyć się każdym małym sukcesem w realizacji tego, zarówno w projektach własnych, jak i w projektach wymuszonych, jak i w projektach, które sami tworzymy, bo chcemy, to warto zwrócić uwagę na ten aspekt wdzięczności, bo on jest tutaj, wydaje mi się, dosyć dobrym silnikiem, który spowoduje dosyć mocne zasilanie. No i coś, co myślę warto jeszcze powiedzieć na samym końcu, czyli pozytywne sprężenie zwrotne. Mam tutaj na myśli to, że jeśli coś nam się udaje i widzimy tego dosyć szybkie rezultaty, to mamy zastrzyk dopaminy i czujemy się z tym dobrze i chcemy to powtarzać. Także to już jest koniec tego filmu. Bardzo się cieszę, że zostaliście ze mną do końca. Jeśli macie swoje jakieś dodatkowe informacje, które byście chcieli się podzielić, jakieś komentarze, pytania, sugestie, czy cokolwiek innego, zapraszam do dzielenia się w komentarzu. Zapraszam również na mój kanał YouTube Droga Wyższej Świadomości. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.